Był to mąż wielkiej odwagi i obyczajów po życiu przyjemnych, ale często porywczy, w gniewie zapalczywy, a w chwilach dumny i srogi. Obwiniają go dzieje nasze nie bez przyczyny o dzikie obchodzenie się z kozactwem i ludem ukraińskim, przez co umysły rozjątrzał i do zemsty zapalał. Panem, będąc niezmiernych na Ukrainie włości, gdziekolwiek podburzone znalazł poddaństwo, dowódców na pale, ćwiartowanie i szubienice skazywał, osady w perzynę obracał. Dostarczania bitwy przykładem Żółkiewskiego nie był skory i w stoczonej ostrożny. Był zaś tak silnym i tak zręcznie łuk ciągnąć umiał, iż żelazną zbroję strzałą z daleka puszczoną przeszywał.